Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag trzecim odcinku nagram dla was grę utalentowaną piłkarską pod tytułem True Football Fury. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boye, pozdrawiam Jowamushi, pozdrawiam Gabrycia Pariącką, pozdrawiam Kejdana Podłoga Białego, pozdrawiam Ulfi, pozdrawiam Wierkowskiego, pozdrawiam Rozbiego, pozdrawiam Mateusza Sierżana, pozdrawiam Drakuna Kobiaka, pozdrawiam Mateusza Kobiaka, pozdrawiam Rozbijego, pozdrawiam Wierkowskiego, pozdrawiam Ksongoksa, pozdrawiam Tonga, pozdrawiam Memphisto Trenera Siła, pozdrawiam Klaudię Uwu, pozdrawiam Cichutki Uwu, pozdrawiam Cichy Podłoga M, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Monikę Szczepańską, pozdrawiam Gabrycia, pozdrawiam Andrzeja Kretkowskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Hejka Tumlejt, pozdrawiam Elf Dokładnie Siomale na Kółkach, pozdrawiam Oliwcie, pozdrawiam Domino Live'a, pozdrawiam Katię, pozdrawiam Kingę Gorską i pozdrawiam Dawida, pozdrawiam Eminkę z Poznania. I pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczynamy. Nowa gra. Tym razem nie Albania. Wybieram klub docelowy, powiedzmy polski. Tylko jaki klub, ale taki bardzo dobry na przykład bym dał. Tylko tutaj jakieś ustawienia sobie wezmę pod siebie. Znajdę Polskę, Irak, Iran, Irlandia Północna, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kambodża, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kirgistan. O kurde, jeszcze bym na to nacisnął. Korea Południowa, Kosowo, Costa Rica, Kuwait, Laos, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Makau, Malezja, Mali, Malta, Maroko, Meksyk, Mianma, Mołdawia, Mongolia, Nepal, Niemcy, Nigeria, Nikaragua. Nie. O, to Polska. Chciałem na przykład Kraków. To docelowy nasz klub. Wybieramy sobie Kraków i zobaczymy, co dalej by tu wybrać. Jakieś treningi, scoutów można by było dodawać do różnych klubów. Zobaczmy. Kontynuuj. Możemy kontynuować ten mecz zgodnie z planem. Skład dobry. A transfery jakieś. Na przykład Filipa Fodena wezmę. O kurde, opcje. Jakie by to mogło być opcje? Wypożycz. Wypożyczę go za jedyne 2000 zł, złóż ofertę. Jeszcze jakiś dwóch piłkarzy trzeba by tu wziąć. Kylian Mbappé, wypożycz. Ale on może być drogi, to tutaj stawiam może do 5K. To tutaj taką ofertę stawiam, złóż ofertę, jest wypożyczony Rafael Luiz, na przykład jeszcze Luisa sobie wezmę, wypożyczę powiedzmy za 3K 250, złóż ofertę. Teraz jeszcze ostatniego Viniciusa Junior, Filip Fedon, nie, Vinicius Junio, wypożyczę sobie za jedyne 2K 250, kontrakt trwa do tej daty i tyle, więc propozycja złożona i tyle. Zobaczmy jakieś mecze towarzyskie, zaplanuj sparring, Polska Gdynia, niech będzie 16, miejsce na wyjeździe. Oferta sparingu wysłana i proszę bardzo, drużyny juniorskie, zobaczmy, jednego se zwolnię, do pierwszej drużyny przesunę,
Marka Zająca przesuna do pierwszej drużyny, bo ma super potencjał. Pawła Sowińskiego do pierwszej drużyny wezmę i Konrada Walczaka do pierwszego składu, do pierwszej drużyny wezmę. Zmień trenera, Jerzy Kasperski. Nie, niech zostanie na razie Kasperski. Dobra, dalszych wyników nadal tutaj nie ma. A trening, jaki by tu wymyślić? Niech będzie, że kondycja, posiadanie piłki, stałe fragmenty gry, ofensywa, defensywa i trening mentalny, wszystko na 5 idzie, więc wszystko jest dobrze ustawione. Powiedzmy data wyjazdu 21, a data przyjazdu powiedzmy 31, miejsce obozu niech będą Włochy. Grać mecze towarzyskie z miejscowymi drużynami. Mi się wydaje, że tak. Albo nie. Nie miejscowe drużyny, tylko te aktualne. To wybieram sobie na nie. Obóz treningowy jest już zaplanowany. Więc teraz tylko czekamy. A szatnia, integracja zespołu. Dobra, to wybiorę sobie jako drugie. A przeciwnicy, pokaż skład, nawet dobry skład, a analizuj. Czy chcesz, aby twoi asystenci obserwowali i analizowali drużynę AC Torwarsak? Wyniki będą dostępne za 7 dni. Tak, chcę, żeby byli analizowani. Zobaczmy jeszcze coś. Trening, wszystko ustawione. Jeszcze taktykę weźmy, ustawmy. Ja zawsze ustawiam na 4-3-2-1, więc taka formacja będzie najlepsza. Stwórz nową formację. I tak niech pozostanie. Styl gry normalny, pressing normalny, gra na czas. Podczas prowadzenia nigdy. Pułapki offside'owe nigdy. To jeszcze skład sprawdzimy. Opcje. Sortuj. A zakończ kontrakty. Mi się wydaje, że zakończę kontrakt z dwoma zawodnikami, których nie lubię, to kończę z Jakubem Jagosem i Virgilem Hati. To wy możecie już iść. Do widzenia. Jeszcze jeden mi został. Marek Zając. Nie, z Takuto Ohimą skończę kontrakt. Na pewno chcesz rozwiązać kontrakt. Kara za zerwanie wynosi 72 tysiące euro. Tak, biorę to pod uwagę. Ja mam tyle pieniędzy, że stać mnie na kupno lepszych piłkarzy do swojego składu, więc po prostu kończę z nimi kontrakt. Jeszcze jeden taki mi nie odpowiada, którego muszę wywalić. O, Jani Antanasew. On mi się nie podoba za bardzo. 66 tysięcy euro. Tak, biorę pod uwagę. Jeszcze jeden mi został do spławienia. Ten tutaj, albo Benjamin Kolchman. Tych dwóch mogę spławić. Jeszcze jeden z Polski, Michał Rokosz. Rokosza chyba wezmę i zakończę z nim kontrakt, bo nasza umowa już się skończyła. Michał Rokaczy. Michał. Węgrzy nie zasłużyli na to, żeby ze względu na politykę. Możemy karać na ze złego premiera. Tak. Michał Stechora. I Rokaczy. A nie, ze Stechorą dobrze mi się pracuje na razie, to jego zostawię. Na pewno chcesz rozwiązać kontrakt. Kara za zerwanie wynosi 96 tysięcy euro. Tak, biorę to pod uwagę, tak jak mówiłem. I zobaczmy jeszcze scouting. Łukasz Wieczorek 42 i Paweł Kałuża 59. To na razie mi się wydaje, że będzie na dzisiaj tyle. Zapisujemy nasze postępy
i mi się wydaje, że jeszcze wczytam grę. I to było na dzisiaj tyle. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek z taktyką dla różnych klubów polskich, jak i zagranicy, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa, pa. Pa mordy. Miłego wieczoru Wam życzę. I zero nerwów.